600 osób ewakuowano w czwartek ze szkoły podstawowej nr 37 w Tychach. Powodem miał być wyciek gazu, na którego wyczuwalność skarżyli się uczniowie podczas akademii. Ewakuacja nastąpiła na decyzję dyrekcji szkoły, a na miejsce zadysponowano m.in. pogotowie gazowe. Łącznie swoje czynności prowadziło tam 14 zastępów straży pożarnej. Część osób, dokładnie 18 osób odczuwało, 18 dzieci odczuwało dyskomfort, objawy medyczne, omdlenia niekoniecznie, natomiast bóle głowy, zawroty głowy. Stąd tej 18 udzieliliśmy wsparcia medycznego w postaci tlenoterapii, zabezpieczenia termicznego. Pozostała część szkoły, czy pozostali uczniowie z budynku szkoły zostali ewakuowani. W trakcie prowadzonej diagnostyki czy rozpoznania operacyjnego nie stwierdziliśmy tutaj występowania gazu czy innych substancji, które mogłyby być potencjalnie niebezpieczne, które mogły powodować takie, a nie inne objawy. Z 550 ewakuowanych uczniów 7 zespołów pogotowia ratunkowego udzieliło pomocy łącznie 40 poszkodowanym. Dzieci na miejscu przebadano, a 5 z nich zostało przetransportowanych do szpitali na terenie miasta celem obserwacji. Myślę, że dzisiaj jeszcze zostaną zwolnione, bo objawy nie wskazywały na jakikolwiek stan zagrożenia życia. Ewentualnie dla sprawdzenia stanu zdrowotnego tych pacjentów stwierdziliśmy, że trzeba ich poobserwować w szpitalu pod okiem szpitalnego oddziału ratunkowego bądź izby przyjęć pediatrycznej. Choć niektórzy mali pacjenci skarżyli się na uczucie duszności, to saturacja u żadnego z nich nie wskazywała niepokojących parametrów. Nie wykazano również objawów mogących świadczyć o zatruciu gazem. Jednoznacznie przyczyna zaistniałej sytuacji nie jest określona, jednak prawdopodobnie zadziałał tu efekt paniki. Ogromny transport przejedzie przez pół Polski. W nocy z 12 na 13 listopada wjedzie na drogi województwa śląskiego. Tak wyglądają elementy maszyny TBM, które przywieziono z Hiszpanii do Polski. Jest potrzebna do wydrążenia tunelu o długości 2250 metrów na trasie S19 na Podkarpaciu. Na razie w częściach dociera na plac budowy, ale po złożeniu tunnel boring machine będzie miała 112 metrów długości i 15 metrów średnicy. Maszyna drąży tunel, następnie są wycofywane siłowniki, zabudowywany jest pierścień, co daje nam 2 metry bieżące tunelu, następnie siłowniki odpychają się od zabudowanego pierścienia i tak ta procedura jest powtarzana aż do wybudowania tunelu w całości. Ściągnięty z Hiszpanii kret pozwoli na sprawniejsze prowadzenie prac. W ciągu doby będzie się przesuwał o 10 metrów. To 10 razy szybciej niż w przypadku innych metod. Powoli odbywa się natomiast transport, który jest dużym wyzwaniem. Najpierw statkiem z hiszpańskiego portu Santander do Szczecina, stamtąd barkami i pontonami po Odrze do Opola. Teraz rozpocznie się etap lądowy. Ten transport jest pierwszym po tak długiej trasie, tak duży transport. Tak? To jest wyjątkowe i to się zdarza pierwszy raz, jeżeli chodzi o parametry, które prezentowane są przez transport. Wielką operację logistyczną będzie można obserwować na drogach w kilku województwach. Samo planowanie zajęło rok. Transport z Opola do Rzeszowa nie będzie poprowadzony tak, jak mogłoby się wydawać kierowcom. Trzeba było przeprowadzić ekspertyzy, czy mosty i wiadukty wytrzymają transport maszyny, której największa część waży 4000 ton. Nie możemy pojechać najkrótszą drogą. Próbowaliśmy, szukaliśmy przez 2 miesiące tak bypassów, czy objazdów przez Śląsk, północną częścią, południową, no nie udało się. Kilkaset żeśmy zrobili ekspertyz mostowych. Jest niestety kilka takich, takich obiektów mostowych, które wybudowane zostały kilkadziesiąt lat temu, no nie przewidywały przenoszenia takich ciężarów. W nadchodzących dniach na kierowców czekają utrudnienia na największych trasach. Konwój w pierwszej kolejności dojedzie autostradą A4 do węzła Gliwice-Sośnica, gdzie wjedzie na A1, a następnie trasą S8 w kierunku Warszawy i dalej drogami S2, S17 i S19. Na szczęście wszystko będzie się odbywało w nocy pomiędzy 22 a 6. Cały transport będzie się składał z 14 zestawów transportowych, pomiędzy którymi musi być około 900 metrów odstępu, po to, żeby
obiekty, mosty i wiadukty mogły odpocząć po przejeździe poszczególnych zestawów. Kolumna pojazdów będzie miała około 4 km długości i musi poruszać się bardzo wolno. Co ważne, dla kierowców nie będzie można ich wyprzedzać. Na każdym obiekcie możemy poruszać się z prędkością maksymalnie 10 km na godzinę. Nie możemy na obiekcie ani przyspieszać, ani hamować, ani zmieniać kierunku ruchu. Na 100 metrów przed i za obiektami musimy jechać prędkością stałą. Wyjazd pojazdów stąd, z portu w Opolu, zaplanowano na 11 listopada o godzinie 22. W nocy z 12 na 13 listopada kolumna będzie poruszała się na terenie województwa śląskiego. Jeśli wszystko pójdzie tak, jak zaplanowano, to powinno udać się zakończyć operację w ciągu około 20-25 dni, czyli jeszcze przed świętami. Ostatnie elementy dotrą na plac budowy najpóźniej z końcem stycznia przyszłego roku. Wtedy rozpocznie się składanie maszyny i drążenie tunelu pomiędzy węzłami Rzeszów Południe i Babice. Rząd chce przeznaczyć 800 milionów złotych na Fundusz Transformacji Śląska. To jeden z elementów długoterminowej umowy społecznej związanej z wygaszaniem górnictwa. To naprawdę te środki są znikome. One nie rozwiążą żadnych problemów. My będziemy stali przed potężnymi problemami, jak zaczniemy już wygaszać te kopalnie, bo to nie są tylko miejsca pracy na kopalniach, to są miejsca pracy w spółkach, to są miejsca pracy, ale też w całym kraju. Bo chodzi również o firmy zaopatrujące kopalnie na przykład w środki ochrony osobistej czy ubrania. Z funduszu, począwszy od 2024 roku, ma płynąć na Śląsk przez następnych 10 lat 80 milionów złotych rocznie. Związkowcy podkreślają, że same wypłaty pracowników jednej ze śląskich kopalń to około 600 milionów rocznie, więc wątpią w to, że owe 800 milionów wystarczą na sprawiedliwą i godną transformację regionu w latach 2024-2034. Przypomnijmy również, że po inwazji Rosji na Ukrainę nastąpił kryzys energetyczny, w którym dalej niejasna jest pozycja polskiego górnictwa. Ja optowałbym za tym, żeby wreszcie ktoś się za tę umowę społeczną wziął i najzwyczajniej w świecie ją realizował. I to raczej w wersji takiej, która została podpisana w maju 2021, bo nic nie wskazuje na to, żeby ktokolwiek w naszym kraju się opamiętał i rzeczywiście o suwerenność energetyczną zadbał. Związkowcom pozostaje nadzieja, że jeśli nie o samo górnictwo, to rząd zadba przynajmniej o pracowników i obiecaną w umowie społecznej ochronę socjalną. Opinia specjalistów, którzy przy przemianach gospodarczych na Śląsku pracowali w przeszłości, jest równie brutalna. To ma taki wymiar, wie pan, bardziej symboliczny i realny. Pomocy Śląskowi. Ja poza tym, proszę pana, ja jestem przeciwnikiem tego typu subwencji kierowanych imiennie na Śląsk. One mają jakiś tam wymiar symboliki politycznej, realnie niczego nie zmieniają. A ponadto, wie pan, Śląsk sobie przez 30 lat poradził z przemianami gospodarczymi. Pytanie jednak, czy wobec transformacji absolutnej związanej z całkowitym odejściem od węgla na pewno sobie poradzi. Ostatnia kopalnia na Śląsku zgodnie z umową społeczną ma zostać zamknięta w 2049 roku. Gwara, nasza spółdzielnia! Nasza! Nie damy. Mieszkańcy spółdzielni Zagórze w Sosnowcu pełnią dyżury w budynku jej siedziby. Wszystko dlatego, że obawiają się szturmu przedstawicieli sąsiadującej spółdzielni Hutnik. Jak przekazali nam mieszkańcy tej pierwszej, wszystko zaczęło się od konfliktowego walnego zgromadzenia spółdzielni Zagórze, które zaplanowane było na 8 i 9 listopada, jednak ze względów bezpieczeństwa zarząd odwołał je jeszcze przed rozpoczęciem, co wynikało z przekroczonej dopuszczalnej liczby uczestników. Zostaliśmy zaskoczeni przez grupę zupełnie obcych ludzi, którzy pojawili się na naszym zebraniu z upoważnieniami. Ja rozumiem, że idea upoważnień jest zapisana w prawie, ale tutaj została idea całkowicie wypaczona. Pojawiły się osoby z innych miast, niekiedy bardzo odległych. Spotkałem znajomego z Krakowa, który reprezentował tutaj kogoś, kto mieszka na Zagórzu. Natomiast niepokoiła nas ilość osób związanych z przedstawicielami spółdzielni ościennej. Pełnomocnictwa, z którymi pojawili się nieznani mieszkańcom spółdzielni Zagórze członkowie, jak przekazują sami mieszkańcy, zostały pozyskane w sposób niezgodny z prawem. We wrześniu do drzwi przypadkowych, szczególnie starszych osób, mieli pukać ankieterzy, mogący być zdaniem spółdzielców z Zagórza związani z Hutnikiem i pod pretekstem pytań dotyczących ekologii pozyskiwali od mieszkańców dane.
Do żony było kilkakrotnie przychodzone o wypełnienie właśnie tej ankiety. Byli to najczęściej pracownicy hutnika lub też młodzi, elegancko wyglądające osoby. Bardzo schludnie, bardzo budzące zaufanie. Obiecujące, że będzie od tej pory wreszcie należycie wszystko zrobione. Będzie zadbane, będzie wszystko uporządkowane. Tylko byle im podpisać właśnie tą ankietę, właśnie z wszystkimi danymi bezpośrednio do pełnomocnictwa. Dokładna zgodność tej ankiety z pełnomocnictwami, które obowiązują u nas. Sprawa została zgłoszona na policję, a teraz, jak udało nam się dowiedzieć, sosnowiecka prokuratura wszczęła postępowanie. Czego obawiają się mieszkańcy zrzeszeni w spółdzielni mieszkaniowej Zagórze? Ano tego, że ich spółdzielnia zostanie siłą wchłonięta przez spółdzielnię Hutnik, co w konsekwencji mogłoby wiązać się na przykład z dużo wyższymi opłatami za czynsz. Istnieją obawy, że dzięki pozyskanym pełnomocnictwom podczas oficjalnie odwołanego walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej Zagórze pełnomocnicy, którzy mieli zostać na sali, podjęli decyzję co do zmiany zarządu. Naprawdę boimy się, to, że nasi pracownicy się boją, że zarząd się boi fizycznej napaści, bo tego się boją, że ktoś wtargnie, że ktoś wydrze dokumenty. Zresztą spółdzielnia Hutnik ma w tym doświadczenie, przecież przejęli w taki sposób spółdzielnię w Szanowie, prawda? Gdzie wtargnęli nad ranem, wymienili zamki, wyrwali dokumenty, wszystko i tak dalej, powyrzucali ludzi i tyle. I ta historia się toczy tam od sierpnia, zdaje się. To nie jest pierwszy raz i myślę, że nie będzie ostatni. Prezes spółdzielni mieszkaniowej Hutnik Maciej Adamiec kategorycznie zaprzecza, jakoby jego spółdzielnia była zainteresowana przejęciem Zagórza z uwagi na fakt, że byłoby to wyłącznie szkodą. Podkreśla również, że jest zażenowany przebiegiem jego zdaniem przeprowadzonego zgodnie z prawem walnego zgromadzenia. Dużą liczbę jego uczestników tłumaczy tym, że mieszkańcy nie są zadowoleni z obecnego zarządu spółdzielni mieszkaniowej Zagórze. Jeżeli chodzi o to, co tam się dzieje, nie mam i nie będę miał nic wspólnego z tą spółdzielnią, ponieważ po prostu to nie jest moja firma. To, że mieszkańcy chcą zmian, rozumiem, wcale im się nie dziwię. Sam bym bardzo chciał, żeby tam doszło do zmiany, ale na pewno nie ja będę tam cokolwiek robił. A zastraszanie mieszkańców przez tamten zarząd, bo słyszałem te opinie, czy to wypowiadane tam przez zarząd, czy przez radę nadzorczą, ludzi, którzy u nas kiedyś tutaj robili jakieś tam biznesy, a dzisiaj tam sobie znaleźli ciepłe posadki. No więc tych ludzi przestrzegam przed czymś takim, żeby zastraszać ludzi, bo to się w końcu kiedyś na nich zemści, bo to po prostu zwyczajnie tego się nie robi. W sprawie zdania są mocno podzielone i każda ze stron zarzuca nieprawidłowości drugiej. Zarząd spółdzielni mieszkaniowej Zagórze nie był gotowy rozmawiać dziś przed kamerą, bo jak przekazali nam przedstawiciele, emocje muszą opaść. Zapewniają jednak, że wszystko dzieje się poza prawem i jeśli zaistnieje potrzeba, będzie interweniowała policja. Ogromne składowisko niebezpiecznych odpadów w Bieruniu. Śledczy zwalczający przestępczość gospodarczą z Częstochowy z pracownikami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska odkryli kolejne nielegalne składowisko. Wstępne badania wykazały, że w plastikowych i metalowych pojemnikach mogą znajdować się niebezpieczne substancje. Policjanci we współpracy z katowicką prokuraturą zatrzymali już 58 osób za udział w zorganizowanej grupie przestępczej czerpiącej zyski z transportowania i składowania groźnych substancji. 36 z nich trafiło do aresztu. Na prywatnej posesji w Bieruniu służby odkryły zakopane pod ziemią pojemniki z substancjami pochodzącymi z przemysłu chemicznego. Znajduje się w nich prawdopodobnie ponad 20 tysięcy litrów niebezpiecznych odpadów mogących spowodować skażenie środowiska o znacznych rozmiarach. Policjanci sprawdzą teraz źródło pochodzenia tych niebezpiecznych materiałów oraz to, gdzie miały trafić. Samorząd w Rybniku nie będzie sprzedawał węgla swoim mieszkańcom. To pierwsze miasto w regionie, które nie weźmie udziału w obrocie surowca. W Rybniku mamy też sytuację bardzo, bardzo specyficzną. My mieszkamy w rejonie czterech ruchów kopalń. Nasi ludzie z tego miasta codziennie idą rano fedrować, wydobywać węgiel. Więc trudno nam sobie wyobrazić, że w tych miejscach tego węgla nie ma, bo oni codziennie się właśnie tym zajmują. Sprawa jest związana z obowiązującą już ustawą, która zakłada, że samorządy mogą kupować od kopalni węgiel za około 1500 zł brutto za tonę i sprzedawać go mieszkańcom za maksymalnie 2000 zł brutto za tonę. Cena zakupu węgla od kopalni nie obejmuje jego transportu. Do tego potrzeba miejsca, w którym surowiec mógłby być bezpiecznie składowany. Urzędnicy i radni z Rybnika zaznaczają, że jako samorząd mają już wiele innych zmartwień na głowie.
Jeżeli wsłuchać się w głos mieszkańców, ludzi, to wiele osób jest w trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o dostęp do sprzedaży węgla, natomiast nie jest rolą samorządu, żeby wyręczać państwo i spółki Skarbu Państwa w zapewnieniu dostępu do węgla. Warto dodać, że miasto nie odcina się całkowicie od pomocy w tym zakresie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku cały czas ma pomagać w zakupie węgla rodzinom o niskim statusie materialnym lub tym niezaradnym życiowo. Na razie taką pomocą jest objętych 8 rodzin w mieście. Również na przykład taki apel wystosowaliśmy do mieszkańców miasta przez parafię, tak? Gdzie prosimy właśnie, aby nam zgłaszano takie problemy, bo nie zawsze jesteśmy w stanie dotrzeć do tych osób. Więc tutaj też mieszkańcy nam zgłaszają różnego rodzaju kłopoty czy trudności mieszkańców. A ciepło w domach to ostatnio podstawowe zmartwienie wielu obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Samorządy, które chciały wziąć udział w dystrybucji węgla, powinny były zamieścić taką informację w swoich biuletynach informacji publicznej do minionego wtorku.